Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo i w kolejnym odcinku Let's Playa Halo Reach. Jest to druga część misji The Package, to jest przedostatnia misja, w której no, będą się dziać już ciekawe rzeczy. I której pierwszą część możecie sobie oczywiście tam zobaczyć. Było generalnie jazda czołgiem i było fajnie. Teraz wchodzimy z powrotem na Oni Sword Base. Tu się nie będę może bawił jakieś tłumaczenia autorskie. I się tutaj robi nieciekawie, bo nie mam ani granata, ani jakiejś ciekawszej broni, kurczę. Dobra, tu coś jest. Schować się, schować. Powtarzam, to jest poziom heroiczny. Prawdopodobnie przyjdzie nam tutaj raz czy dwa zginąć. Ale nie spodziewałem się jakiegoś dłuższego męczenia się z którymkolwiek poziomem. No złapy lecą, matko. Wybuchnij! Tak. Boże, checkpointy, wszystko ok. Ej, ej, ej. Trpiszczu. Uciekaj stamtąd, pierdol. Dobra, i nie daj się zabić, nie daj się zabić. Żadnego umierania tutaj na samym początku. No wiecie, jak się zacznie od umierania na samym początku, to już trzeba będzie restartować, nagrywać od nowa. Do tego nie zawsze mam serce, że tak powiem. No, co wy? Dobra. Hitler zawsze, zawsze chętnie. A kuku. Uciekł się od paru żołnierzy prosto na Spartanina. Nie wyszło ci to nie lepiej. A, amunicja tu się kończy. Wszystko się kończy, kurczę. O, June. O, moja ekipa w ogóle jest. Skąd wyście się tu wzięli? Fajnie, a ja nie mam nic. O, o. Dobra, chociaż tyle. I co, mogę cię zabrać ze sobą? Czy będzie jakiś przycisk do windy, czy cokolwiek, co mi zabroni noszenia wielkiego działa plazmowego. Możecie trochę spojrzeć na mojego Spartanina. Generalnie, no, srebrny pancerz. Najbardziej masywny, jaki do tej pory blokowałem, z takimi miedzianymi elementami. Nie wiem, jestem gdzieś tutaj? Nie. O, oczywiście nie przegapię shotguna. Chyba przy sprincie zostaniemy, nie będę się tutaj cackał za bardzo z tym. O, coś mi robię. Dobra, koledzy tutaj będą próbowali przytrzymać. Ściągnąć na siebie z ich ogień. A ja będę szedł i zdjąłem, zdjąłem i zdejmował. Powiem wam, że tak z perspektywy, no przyszedłem tę grę ze 3 razy, myślę przynajmniej. To tak z perspektywy tę misję pamiętam najgorzej. Absolutnie nie wiem, co tu się dzieje w tej chwili. A szczerze mówiąc, myślałem, że cała się dzieje w tej jaskini i byłem w ogóle zdziwiony, jak wsiedliśmy do tego czołgu na początku. Schowaj się, schowaj się. A, i ty też jeszcze żyjesz. Boże, jak tu ciemno. I okej. Jest całkiem nieźle. Idziemy cały czas do przodu. Trochę amunicji, amunicja zawsze spoko. No i co, checkpointy jakieś? O, tego przycisku szukałem. Zrobić troszkę klimatu. No. Cisza. Jak długo tak będzie? Where are we going now, boss? Proceed to the coordinates. A nie wziąłem tej apteczki. Jestem nie najzdrowszy.
O, widzę twardziela jakiegoś. Nie wiem, czy mu coś robię. Dobra, wycofanie. Gdzieś tu życie. Życie widziałem, halo. Jest, dobra, to za moment. Uff. Dla skupienia, gdzie wy jesteście? Zostańcie po tyłku trochę, tak? O, poszło paru. I okej. Okay. Pancerzyk. I możemy wyglądać dalej. A, uciekł mi. Chciałem się wycwanić. Aha. To już trochę cwaniakuje za bardzo. Pieprzamy. Żyćko, żyćko. Mam. Zjadaj to. Strasznie tu ciemno, może... Może to mi przeszkadza? Nie, nie, tak jeszcze dłużej. I gdzie on jest? Gdzieś mi tutaj migną. Mam cię. Zdychaj. Bardzo dobrze. I teraz podejście. Dlatego. To tak miga strasznie. A, już wszystko widać. Dobra. Mam cię. No i od razu wszystko zdechło. Sekundę. Oho. Złap to, proszę cię. Nie złapał. O, nie ma pancerza. Daj mi go. Jest. No, to coś wyszło. Te. Co to było? Co to było? Co mnie walnęło? Dobra, mniejsza. No i idziemy w tę stronę. Tutaj, tam. No powiedzmy, że tu. This is it. Prosimy. I uwaga. Looks like they got themselves cornered or were committed to the position. I'm going with cornered. There's nothing here. No load-bearing columns either. Sir, if we're supposed to blow this place, this ain't the spot to do it from. Dot, check your vector. Vector confirmed, Commander. We are precisely where Oni has directed. Apologies. Coordinates revised. Please confirm. Revised? By an AI of unknown origin, whose clearance is well above my own. Well, it's pointing us a click and a half east and 2,000 feet underground. I didn't bring my shovel, Commander. Sir, I say we go AI free on this one. Obviously, these coordinates are junk and the longer we go chasing them. What is this, Dot? Our revised route, Commander. All right, we came this far. Your new AI friend tell you anything else, Dot? Dot. She's been expecting you. That's perfect.
Apologies for the unusual security measures, Commander, but the stakes demand it. Dr. Halsey, casualty reports have you listed as... Yes, well, as they say, news of my death has been greatly exaggerated. I only wish the same could be said of the rest of Noble Team. We all do, ma'am. It may please you to learn that the data module Noble 2 procured from Visigrad Station contained precisely what my scientist promised. A latchkey discovery. It has unlocked, at last, the secrets of this excavation. Not sure I understand. Your orders were a pretext to bring you to me, and have been overridden. You are here, Team Noble, to ensure the delivery of this vital data to a secure location. Doctor, our orders are to destroy all sensitive material. Others will handle the demolition. I'll need to confirm this new directive with Command. Colonel Holland will be briefed. You belong to Oni now. Before you is an alien artifact neither human nor Covenant in origin, advanced beyond our comprehension, until now. Thanks to Noble 2, the decrypting of its data is nearly complete. Whatever we're doing down here, we'd better do it quick. Have your data ready, ma'am. We're coming to you. The decrypting process is still underway. I don't think you understand. We're out of time. If it isn't portable when we reach you, it's gonna get buried. Bury any of it, and you bury mankind's best chance for survival. Commander, you've been wondering what your Spartans died for? They died for this. Please, buy me all the time you can. Let's find Halsey's lab. Move. No, czyli będzie odcinek poświęcony głównie na cutscenki. Dzięki wielkie, na razie.